Teraz najważniejszy moment naszego dzisiejszego spotkania. Chcę zaprosić, panie dyrektorze, teraz jest ten moment, zapraszam do siebie, a ja tradycyjnie pozwolę sobie powiedzieć słów kilka. Będziemy za chwilę słuchać wykładu Alfabet Moniuszki, postać i dzieło twórcy Polskiej Opery Narodowej. Wykład ten wygłosi pan Paweł Osuchowski i tradycyjnie pozwólcie państwo, że kilka słów o bohaterze dzisiejszego wykładu. Pan Paweł Osuchowski jest dyrektorem artystycznym Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, dyrygent i chórmistrz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury profesora Jerzego Katlewicza. Swą umiejętność i wiedzę doskonalił pod kierunkiem Helmuta Rillinga, uczestnicząc w projektach koncertowych oraz kursach mistrzowskich jako stypendysta Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgardzie w latach 1992-93. Występował przed międzynarodową publicznością na koncertach i festiwalach w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczech, Ukrainie i we Włoszech. Założył i prowadził w latach 1993-2000 Uniwersytecką Orkiestrę Barokową Consorium Iglanicium, działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1993 roku mieszka w Szczecinie, gdzie zajmuje się animacją i organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i licznych festiwali. Powołał do życia m.in. Dni Bachowskie w Krakowie, Europa bez granic, Muzyka bez granic, Kraków 2000. Organizuje również Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej i to jest chyba takie sztandarowe przedsięwzięcie pana dyrektora. Poza tym zorganizował festiwale pod nazwą Na gotyckim szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym chóru Collegium Majorum z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. I od 2008 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, realizując artystyczną działalność i działalność edukacyjną. Powołał do życia orkiestrę FAMT oraz zespół Szczecin Vocal Project, realizując m.in. liczne koncerty w kraju i za granicą. Nagrał szereg albumów z muzyką polską oraz otrzymał nominację do Nagrody Fryderyka za nagranie kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Bardzo serdecznie gratulujemy. Ale to nie wszystko. Laureatem, albowiem w 2017 roku pan dyrektor otrzymał stypendium twórcze ministra kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące prace badawcze nad twórczością operową Józefa Elsnera. No proszę państwa, po takiej zapowiedzi pozostaje nam tylko zamienić się w słuch. Bardzo mi miło. Ja chętnie skorzystam. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie za piękne słowa powitania. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, szanowni państwo. Te rocznice, które obchodzimy tak czasami hucznie, w tym roku 200 lat urodzin Moniuszki, dla świata muzycznego, czyli dla ludzi, których ja tutaj przed państwem dziś reprezentuję, to czasami jest jedyna okazja. Jedyna okazja, żeby zwrócić na siebie uwagę. Przecież ja bym tu nie stał, gdyby nie 200 lat Moniuszki. I to jest zabawne. I po prostu jesteśmy też w takiej pułapce. Żeby zwrócić na siebie uwagę, musimy znaleźć jakiś wielki pretekst. Na przykład 200 lat. Bez tego pretekstu nikt nie zwróci uwagę na Moniuszki. Nikt go nie zna. Wszyscy wiedzą, że jest twórcą opery narodowej. I wszyscy wymienią tylko dwa tytuły. I potem jest długie milczenie. To jest wielki problem. To przy Stanisławie Moniuszce za chwilę w paru słowach oczywiście przybliżę, ale państwo to też mogą sami zawsze wyczytać. Sprawdza się, jak rzadko i gdzie indziej cudze chwalicie, a swego nie znacie.
I jest mi zwyczajnie wstyd, powiem Państwu, bo ja przez ponad 20 lat uczyłem się muzyki. I gdzieś na czwartym roku drugiego kierunku po churalistyce robiłem symfoniczną. I gdzieś na trzecim roku, czyli mając 25-6 lat, dyrygowałem pierwszy utwór Moniuszki. Pierwszy utwór Moniuszki. Wcześniej w programie nie było. Nie było. Było Czerwone Jabłuszko i były motety Bacha i był Beethoven, wszystkie symfonie. Ale bajka Moniuszki, ja zadrygowałem jak miałem 25 lat i to jeszcze tak się usprawiedliwiał, wiesz, bo musisz też coś polskiego mieć w repertuarze. Wiesz, jakbyś pojechał za granicę, no to może się przydać. I to było takie usprawiedliwienie, żebym przypadkiem się nie zniechęcił, no bo to Moniuszko, to... Problem jest taki straszny, że rzeczywiście przez całe pokolenia w kulturze naszej, nie tylko muzycznej, byliśmy zapatrzeni a to w włoską kulturę, a to w niemiecką kulturę, a to we francuską kulturę. Myślę, że to nic w tym złego, bo czerpaliśmy z nich wspaniałe wzorce. Takie mamy piękne pałace i kościoły, taką mamy piękną literaturę, przecież język polski Kochanowskiego. Dlaczego? Proszę się nie gniewać, bo ja jestem oczywiście też zapalonym kibicem sportowym. Dlaczego polscy piłkarze odnoszą wielkie sukcesy we Włoszech? Wiecie Państwo dlaczego? Bo Kochanowski oparł język polski na gramatyce łacińskiej. I nawet ten, co kopie piłkę, jest w stanie się nauczyć po włosku, bo tam są takie same końcówki, taka sama deklinacja. Język włoski to jest jedyny język, który piłkarzom wchodzi do głowy. A to wszystko dzięki Kochanowskiemu. Dzięki Kochanowskiemu. I podobnie jest w muzyce, że szukaliśmy przez wiele pokoleń identyfikacji języka. Ja się odsunę, żeby nie było zwarcia, bo tu pewnie tak? Właśnie, wyszedłem poza linię, zdaje się, poza linię, po której już jest tylko problem. Szanowni Państwo, mamy ten problem w muzyce polskiej, że jest Fryderyk Chopin, prawda? Wcześniej nic i potem też nic. I oczywiście to jest wielka krzywda i dla Fryderyka, i dla naszej muzyki, bo przecież Fryderyk też nie wyrastał z niczego, a po nim przecież przyszło wielu wspaniałych innych kompozytorów. I to, co pani była łaskawa wyliczyć, i ja zajmuję się z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, zajmuję się muzyką dawną. Znaczy tą muzyką, o której już zapomniano, nie tylko, że jest, ale też jak ją wykonywać, jak ją śpiewać, czy jak ją grać. I prowadzimy prace badawcze, porównawcze, współpracujemy w całej Europie. I miałem, bo zmarł, więc mówię miałem, wspaniałego przyjaciela we Lwowie, Romana Stelmaszczuka, muzykologa, świetnego ukraińskiego znawcę muzyki dawnej. I on do mnie mówi, Pawełku, słuchaj, my mamy jeszcze tu we Lwowie ostatnią rzecz, która z Ossolineum nie poszła do Wrocławia. Jeden rękopis Józefa Elsnera, opery Król Łokietek. No i się okazało rzeczywiście, że to jest arcydzieło, o którym świat zapomniał. I ja od jakichś mniej więcej 7 lat walczę o to, żeby uzmysłowić ludziom, że nie Moniuszko jest twórcą opery narodowej, czy ojcem opery narodowej, przepraszam. Moniuszko jest największym twórcą, największym. Ale tym pierwszym był Józef Elsner. Moniuszko miał od czego się odbić, mówiąc krótko. Moniuszko miał z czego czerpać wzorce, nie tylko te europejskie, o których zaraz będzie mowa, ale także polskie wzorce. A zatem ja wykułem, bo też miałem przed paroma tygodniami, gdy był 5 maja, to była rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. W całej Polsce otwierano dworce jego imienia, nowe ulice, skwery, pomniki i nawet pociąg jest Moniuszki też. Wszystko jest Moniuszki, tylko wiecie, czego nie ma? Nie ma w tym roku wydanej ani jednej książki o Moniuszce, nowej pracy naukowej, żadnej. Nie ma ani jednego nowego wznowienia śpiewnika domowego, który miał trafić pod strzechy 200 lat temu prawie. Kompletnie się nie przygotowaliśmy do tego. To znaczy zajęliśmy się właśnie jak zwykle obchodami, a nie zajęliśmy się samym Moniuszką. I nadal on będzie nieznany. Bo nie wydano ani jednej nowej. Ja musiałem przepisywać nuty. Ja musiałem brać wydawnictwa sprzed II wojny światowej, żeby odnaleźć i zaśpiewać. Tak? Część nut jest, ale to są stare nuty. Nie ma żadnych nowych, które można byłoby
prace badawcze, naukowe na tym polegają, że sięgamy do źródeł, sięgamy do autografów, porównujemy. W ciągu 5 pokoleń, 6 wydawnictw niestety zakradły się pewne błędy. To jest fascynujące oczywiście dla muzyka, dla słuchacza. Słuchacz słucha i się cieszy. Nie wie, nie musi o tym wiedzieć. Dlatego ja twierdzę, że trzeba stworzyć coś takiego jak alfabet Moniuszki, aby ludziom uzmysłowić, jak bardzo to był, proszę wybaczyć, i Stanisław niech też mi wybaczy, jak bardzo to był przegrany człowiek. To znaczy, był to człowiek, który mógł wygrać wszystko, a nie wygrał prawie niczego. Oczywiście mamy go w pamięci, co ja mówię. Jest pomnik w Warszawie, śpiewamy wszyscy Straszny Dwór. Halka. Ale potem ta sama Warszawa, w której odniósł ten sukces, doprowadziła go do śmierci. On był rok starszy ode mnie, miał 53 lata i nie wytrzymał ciśnienia. I skończyło się. Skończyło się wszystko. A dopiero planował, dopiero rozpoczynał tak naprawdę tę działalność. I gdy porównamy to z innymi twórcami operowymi, bo to właściwie o operze trzeba będzie mówić, to Stanisław Moniuszko to jest meteoryt, który przemknął przez scenę operową i nagle zgasł. I pewnie dlatego mija 200 lat od jego urodzin, a świat o nim nic nie wie. Zaproponowano najlepszym śpiewakom, żeby wykonali w tym roku jego muzykę. Więc Włosi powiedzieli, dobrze, dobrze, ale przetłumaczcie to na włoski, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. I Włosi zażądali, żeby przetłumaczyć Halkę i Straszny Dwór na włoski. To ja się pytam, czy jakby mieli zaśpiewać Borysa Godunowa albo Damę Pikową, też z rosyjskiego, kazaliby sobie na włoski tłumaczyć i śpiewać? No nigdy w życiu. No nigdy w życiu. To jest niesamowite, ale my na to pozwalamy. I na to poszły miliony złotych. Na to, żeby Włoch przyjechał i po włosku zaśpiewał arię Jątka. Bardzo się wszystkim podobało. Bo po włosku. Bo tak będzie lepiej. Szanowni Państwo, a to wszystko zaczyna się od tego herbu. Mianowicie rodzina Moniuszków jest herbowa, a ten herb to krzywda. I mówią, że to właśnie ta krzywda nie przyniosła szczęścia rodzinie. To jest, jak Państwo widzą, jeden z krzyży, brakuje mu jednego z ramion. To ponoć jest dowód na to, iż w rodzinie nastąpił wielki rozłam, że być może pokłócono się o majątek, być może spadkobiercy próbowali rozedrzeć po prostu ojcowiznę. Ale to oczywiście są takie tylko gdybania. Tego herbu używało wiele rodzin, tak jak w wielu ziemiańskich tradycjach. Herb był wspólny dla pewnych dziedzin, prawda? Pewnych domen, pewnych regionów kraju. Niemniej krzywda. Łatwo to zapamiętać, że Moniuszko był herbu krzywda. Gdy mówimy o Stanisławie Moniuszce, to oczywiście chciałoby się powiedzieć też o jego gnieździe i o tym wszystkim, czym była jego rodzina. Więc nim alfabet od A litery zacznę, to pokazuję Państwu parę obrazków, niech się Państwo nie gniewają, bo muzyka przyjdzie później, tak? A zatem Ubiel, dziś na Białorusi, jak wiemy, w Białorusinie nawet postawili pomnik, prawda? Twórcy białoruskiej opery, tak? Białoruskiej opery. Także jest kosmopolitą Moniuszko, można powiedzieć, bo uważają go także i Litwini za bliskiego swojej kulturze. Ale Ubiel to był zaledwie folwark, choć wygląda jak piękny dworek. To był zaledwie folwark tego zamku. Ten zamek był w Śmiłowiczach. I ten zamek ze Śmiłowicz jest dla nas ważny o tyle, iż będzie inspiracją dla Strasznego Dworu. Straszny Dwór to właśnie w Śmiłowicach dziadek Stanisława, również Stanisław, wykupił tak naprawdę od koronnego, żeby nie skłamać, jak się nazywa ta funkcja przy królewskim dworze, teraz nie przypomnę sobie, ale pamiętam nazwisko. Nazywał się on Ogiński i nie Kleofas, tylko jego ojciec. Od Ogińskiego, od rodziny Ogińskich Moniuszkowie kupili tę posiadłość, ten majątek, ten zamek, zamieniony potem na pałac. I tam ponoć Stanisław jako dziecko miał usłyszeć te kuranty z tego zamku i tę melodię, która jako żywo potem odtwarza na wzór muzyki Kleofasa Ogińskiego.
Tak to wygląda dzisiaj. Rzeczywiście straszny dwór. Straszny dwór. Nie zrobiliśmy nic, nie drgnęliśmy palcem. Po Ubielu nie ma już śladu, a po tym zamku jest dzisiaj, tak wygląda dzisiaj zamek, straszny dwór. Ano tak właśnie wygląda. Troszeczkę lepsza widokowo wizytówka. Króciutko przez jego życie, bo no, tam się urodził, ale potem przechodzimy szybciutko do tego, iż Stanisława Moniuszkę, o czym też jeszcze powiem, oczywiście w domu należycie wychowano, matka śpiewała, matka grała i tak naprawdę bez tego, o czym mówimy w przyszłą niedzielę, czyli bez serca matki, nie byłoby na pewno tej kultury muzycznej, którą Stanisław reprezentował. Natomiast wykształcenie zdobył właśnie w tym budynku, który widzimy na tym portreciku z epoki. To tak wyglądała 200 lat temu berlińska Singakademie. Singakademie, którą kończył parę lat wcześniej Karl Lewe, książę ballady romantycznej, szczeciński twórca, prawda? Mówię o tym nie bez powodu, gdyż gdy Moniuszko przyjechał i debiutował, czyli została wydana drukiem pierwsza jego kompozycja, były to pieśni trzech budrysów, do słów oczywiście Adama Mickiewicza, ale w niemieckim tłumaczeniu. W tym samym tłumaczeniu, w którym parę lat wcześniej owy Karl Lewe, szczeciński twórca, napisał muzykę swoją do trzech budrysów. A zatem Moniuszko w Berlinie debiutuje, ale Moniuszkę, mu tekst jego pieśni, Adama Mickiewicza, już był znany wcześniej. Rungenhagen, tak nazywał się ten kompozytor i twórca i dyrektor wówczas konserwatorium berlińskiego. Co ciekawe, to Singakademie w Berlinie jest tą jedną z typowych szkół niemieckich, gdzie kontynuacja tradycji jest rzeczą świętą. Tam każdy z prowadzących był dożywotnio. Więc do dzisiaj, od 200 lat, było raptem 7 dyrektorów. 7 dyrektorów. Jeden przez 50 lat był dyrektorem. Jest to wspaniała tradycja przekazywania kolejnym pokoleniom tego dziedzictwa kultury muzycznej. O mało co Moniuszko nie studiowałby u Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bartholdi bardzo starał się wówczas o to stanowisko, ale był młody, był za młody. No więc Rungenhagen zajął to prestiżowe miejsce i Moniuszko studiował u Rungenhagena. Tak on właśnie, oczywiście dzisiaj, tak jak z Elsnerem. Elsner, kto to jest Elsner? A, to nauczyciel Chopina. Aha, to tak dzisiaj można powiedzieć, kto to jest Rungenhagen. A, nauczyciel Moniuszki, to właśnie on. Szybciutko, tam był przez parę lat studiów i powraca oczywiście do Wilna, tak? Powraca, gdyż tam rodzina mieszka. I przed nami mamy fasadę kościoła świętych Janów. Państwo na pewno też znają ten widok. My w Szczecinie mamy problem, bo mamy kościół Jana Ewangelisty nad Odrą i Jana Chrzciciela przy Bogu Rodzicy. I czasami jak robię koncert, to mi ludzie biegają od kościoła do kościoła. I Moniuszko nie miał tego problemu. Nikt mu tam nie biegał, tylko wiedzieli, bo jest kościół świętych Janów. I Chrzciciela, i Ewangelisty. Wszystko dwa w jednym. I tam to, co myślę jest ważne, powołał Stanisław Moniuszko jako młody organista do życia pierwsze na ziemiach polskich, no bo przecież nie było nas na mapie, ale pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Świętej Cecylii. Dzisiaj po tych 200 latach cecyliańskich stowarzyszeń, chórów i spotkań świętej Cecylii, patronki muzyki, nie tylko choralnej, nie tylko sakralnej, jest bardzo wiele. Ale tym pierwszym, który wymyślił taką formułę, aby stowarzyszenie muzyczne miało za patrona świętą Cecylię, był właśnie Stanisław Moniuszko. Tu mamy na szczęście zachowany piękny prospekt organowy w kościele świętych Janów w Wilnie. Przede wszystkim Stanisław Moniuszko, nim go my 200 lat później okrzyknęliśmy ojcem opery narodowej, on był zwykłym organistą, tak? Chciał zarobić na chleb. Chleb, muzyka, państwo wiedzą, czasami jest z masełkiem, a czasami wręcz przeciwnie.
I jako organista tylko czeka, kiedy tam te śluby będą albo pogrzeby, no bo wtedy coś zarobi. No a jak nie ma, no to nie ma. I rzeczywiście Stanisław Moniuszko, nie mówię, że klepał biedę, ale parał się absolutnie wszystkich możliwych muzycznych zadań, aby utrzymać, to też Państwo na pewno wyczytają w encyklopediach, bardzo liczną rodzinę. Prawdopodobnie nie znamy właśnie Moniuszki dlatego, że nie był skandalistą, że właśnie nikogo w żaden sposób nie zaatakował, nie napisał żadnej filipiki na krytyki swoje. Był bardzo, bardzo wycofany i bardzo odpowiedzialny. Bardzo odpowiedzialny za wszystko, co robił, a zatem rodzina, którą założył, była dla niego pierwsza, najważniejsza. Nawet można powiedzieć, że opera dla niego nie była aż tak ważna, bo w którymś momencie wiemy, że Halkę chowa do szuflady na 10 lat. Przez 10 lat Halka czeka w szufladzie, a on po prostu zarabia na życie. Mógłby napisać w tym czasie 10 następnych oper, tylko kto je zamówi? Nikt nie zamawiał. Nikt nie zamawiał. Przez 10 lat można powiedzieć od napisania Halki w Wilnie, talent Moniuszki się marnuje. No jeśli nie nazwiemy tego inaczej, bo organizuje koncerty, wspaniałe spotkania. Dla Wilna jest właściwie dyrektorem muzycznym, bo dzięki niemu Wilno usłyszy oratoria Mozarta, symfonię Beethovena. Nie tylko swoją muzykę oczywiście grał i pisze także i swoją muzykę, słynne do dziś właściwie jedyne w świecie muzyki sakralnej, litanie ostrobramskie, tak, które rzeczywiście znamy w tym nurcie. I tutaj sobie pozwoliłem na parę portrecików. Ten portrecik, Państwo nie mają prawa go znać, to jest portret Karola Kurpińskiego. Karol Kurpiński to jest ten, obok Elsnera, jeden z pierwszych, który pisze muzykę na tym europejskim poziomie i pisze opery. I trzeba Państwu przypomnieć, iż w tamtych czasach, 200 lat temu, na ziemiach polskich był tylko jeden teatr operowy. Tylko jeden teatr operowy w Warszawie. Dzisiaj mamy w Szczecinie operę na zamku, w Warszawie są 3 opery. Tak? W całej Polsce mamy bodaj 12-13 teatrów operowych. Wtedy był tylko jeden, ale żeby uzmysłowić sobie, czy to jest dużo, czy mało, trzeba przypomnieć, że w tym czasie, na przełomie, wcześniej nawet, jeszcze w XVIII wieku i na początku XIX, w samej Wenecji było około 20 teatrów operowych, z samej Wenecji. Już nie mówiąc, ile było w Mediolanie, w Rzymie czy Neapolu. My wiemy, że ta kultura dramma per musica, tej śpiewogry przyszła z południa, i chwalimy się dzisiaj tym, że pierwszy właśnie teatr operowy na północ, tak, po Wiedniu, na północ od Apenin, to właśnie jest ten u Władysława IV na dworze Wazów w Warszawie teatrzyk operowy. Ale od Władysława IV, od Wazy do Moniuszki jest 200 lat i przez 200 lat sam się grywa tylko muzykę włoską. Także Karol Kurpiński, warto zapamiętać to nazwisko z dwóch powodów. Po pierwsze, że pisze dzieła historyczne, tak, Zamek w Czorsztynie i opiera swoje, kanwą dla niego jest nasza historia, nasze dziedzictwo. Tak samo jak wspomniany wcześniej Elsner, Król Łokietek jest tego przykładem. I daje niejako inspirację dla Stanisława Moniuszki. I drugi powód to ten, iż Karol Kurpiński jest już sędziwym, nieomalże umierającym, gdy mają w Warszawie problem, komu powierzyć pieczę dyrektora teatru operowego. I mówią, że nie ma, trzeba pojechać, pewnie będzie do Włoch. I wtedy Karol Kurpiński pisze taki list. Jak to? A Stanisław Moniuszko to kto? I sędziwy Karol Kurpiński pisze list, w którym uzmysławia, iż w Wilnie cały czas czeka Stanisław Moniuszko. I kto mu poda rękę? Oczywiście to nie jest takie proste, bo wiemy przecież, Warszawa jest pod carskim butem. Tam przecież dyrektorem tych wszystkich spraw kulturalnych jest oczywiście namiestnik carski. Także to nie są tak do końca nasze sprawy, tak? Tylko rosyjskie decyzje. Tak?
Ale tak czy inaczej, polskie środowisko długi czas w Warszawie się broni przed Moniuszką, który już od 10 lat aplikuje, wysyła, prosi, przyjeżdża do Warszawy i nic. I proszę sobie wyobrazić, że Karol Kurpiński nie doczekał tego sukcesu, jakim była ta decyzja. Oni się zgodzili i wystawili Halkę, tak? My wiemy, Stanisław potem tę Halkę musiał oczywiście przepisać, stworzył 4 akty. Ta pierwotna miała 2 akty, była małym dziełem w porównaniu z tym, czym była już ta warszawska Halka. I Karol Kurpiński nie doczekał, a podobno Splendid był ogromny. W ciągu 3 nocy, w ciągu 3 wieczorów Moniuszkę nagle noszono na rękach w Warszawie, na rękach, dosłownie. Teatr Wielki w Warszawie mamy oczywiście przed oczami. Dziś dość podobnie wygląda, jak wyglądał właśnie w latach 30., gdy go zbudowano przed nieomal 200 laty. Wydaje mi się, że on jest zbudowany bez hamulców, to znaczy jest to ogromny temat, teatr. Dzisiaj jak wejdziesz na parter i zanim znajdziesz księgowość na 4. piętrze, to mija ją 3 tygodnie. Tam się ludzie potrafią zgubić w zakamarkach. I ogromny, można powiedzieć, kolos. Kolos absolutny. Dzisiaj wiemy, że jest to oczywiście podzielone. W prawym skrzydle mamy salę Bogusławskiego, teatr dramatyczny, scena narodowa teatru dramatycznego, a operowa w środku. Tam jest jeszcze i muzeum. Tam jest absolutnie miejsca bardzo dużo. Niemniej jedynie i właściwie Stanisław Moniuszko nasycił jako pierwszy treścią ten wielki, ogromny budynek. No i właśnie nie mogłem nie pokazać Państwu też i Józefa Elsnera. Józef Elsner 200 lat temu, równe właśnie 200 lat temu, w 1819 roku, gdy rodził się Stanisław Moniuszko, był po klęsce swojej opery, o której już mówiłem, Władysław Łokietek, czyli Wiśliczanki. Rok wcześniej ją w Warszawie wystawił. Carska cenzura zdjęła. Natychmiast po spektaklu i 200 lat temu przeniósł ją do Lwowa. Wiadomo, we Lwowie w zabór austriacki, Austriacy patrzyli na polską kulturę trochę inaczej, bardzo, bardzo inaczej. Po prostu im się to opłacało. We Lwowie do opery na niemieckie sztuki austriackich twórców przychodziło bardzo mało ludzi, natomiast kiedy zagrano po polsku jakąś śpiewogrę, kasa opery w teatru muzycznego we Lwowie była pełna. I Austriacy obliczyli, że trzeba dawać im po prostu, żeby utrzymać teatr i będziemy grali po polsku. I Józef Elsner odniósł ogromny sukces operą Król Łokietek w roku urodzin Stanisława Moniuszki, a zatem 200 lat temu. Nie zdjęli mu tego z afisza, chociaż wśród tańców są tam i melodii, jest tam Mazurek Dąbrowskiego, Polonez Poniatowskiego. Po prostu jest to manifestacja polskości w czystej postaci. My nie znamy tej opery. To mi jest absolutnie wstyd. W tym roku będę ją prezentował. Mam nadzieję, usłyszycie to dzieło Państwo. No a tutaj jest druga najważniejsza postać tak naprawdę świata opery dla Stanisława Moniuszki. To jest późne już dagerotyp, czyli zdjęcie Gioacchina Rossiniego. Gioacchino Rossini, ten największy twórca włoskiego bel canta, w wieku lat 37, gdy napisał ostatnią operę Wilhelm Tell, zakończył działalność kompozytorską i mieszkał w Paryżu, ale był personą najważniejszą. I Stanisław Moniuszko o tym wiedział i pojechał do Paryża. Był tam 2-krotnie. Można powiedzieć, był u Rossiniego. I ofiarował mu jedną z kompozycji, dedykował 3. litanię ostrobramską, pokazywał szkice do Strasznego Dworu. Halką wszyscy byli zachwyceni. Był protegowany, rozmawiał z dyrektorami teatrów operowych w Paryża, którzy obiecali mu, że hrabinę wystawią. Do dziś nie wystawili. Ja twierdzę, że Rossini, bo Rossini napisał jeden list, tylko napisał list do Moniuszki. On miał napisać do dyrektorów opery w Paryżu. A on napisał do Moniuszki list, w którym mówi: szanowny kolego, jestem pod ogromnym wrażeniem, przed panem świetlana przyszłość. Tylko złego adresata wybrał. Także Rossini nie pomógł w jakimś sensie, takim tym najprostszym, tak? Bo wystarczyło szepnąć i nie kazaliby nam dzisiaj tłumaczyć Halki na włoski, tylko wszyscy by ją znali w oryginale. Tak do dziś świat nie zna jej w oryginale.
Tak, a to jest jeszcze jeden portret, już obiecuję ostatni, też bardzo ważnej postaci dla muzyki i świata Moniuszki, dla w końcu też i tego alfabetu, o którym chcę opowiedzieć. To jest Daniel Esprit Auber, francuski wielki twórca opery tamtych czasów. Moniuszko był zachwycony jego twórczością do tego stopnia, iż postanowił w tej pierwszej swojej operze, Halce, dosłownie skopiować przygodę niemej Sportici. Tamta niema wprawdzie nie śpiewa, jest niemą aktorką, ale bohaterką, która jest nieszczęśliwie zakochana i oczywiście na końcu umiera, wskakując do wody. Tak? Tylko tam do morza, tam do morza, tam do morza. No a Halka wskakuje też do wody i też jest nieszczęśliwie zakochana. Także jakby nicią Halki Stanisława Moniuszki jest jedna z ulubionych oper, które znał, Aubera. A zatem Paryż był dla Moniuszki oczywiście wielkim wyzwaniem. Tutaj mamy to, co wiemy, tak? Bo przede wszystkim to jest twórca oper, tak? A zatem wiemy Halka w dwóch wersjach, tak? I proszę zobaczyć, w 1948 była dwuaktowa wersja, tak? A czteroaktowa, ta pełna, dopiero w 1958. Aby porównać, czy to dużo, czy mało oper, to na przykład dziś mamy największego żyjącego twórcę Krzysztofa Pendereckiego. Krzysztof Penderecki też jest na świecie uznany, między innymi jako wielki twórca operowy. Operowy. I ile napisał oper Krzysztof Penderecki? O, to jest pytanie do quizu, tak? Ile napisał oper Krzysztof Penderecki? No bo Moniuszko już wiemy, że to jest raz, dwa, trzy, cztery, tak? Można doliczyć się. Tej trei nieukończonej nie liczymy, paria była ostatnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem oper Moniuszki. Penderecki napisał Raj utracony, Króla Ubu, Czarną maskę i Diabły z Ludę. Cztery opery. Cztery opery. A ma 80, nie licząc mu wieku, 83, 85 lat, tak? I napisał cztery opery. Moniuszko miał 53, jak umierał, miał już 7 na koncie. Jak twierdzę, absolutnie jest to no, talent, który nie miał szansy się rozwinąć, jeśli przez 10 lat czekał na zamówienie, a w tym czasie miał kolejne dzieci się rodziły, bo nie wiem, czy Państwo to wiedzą. Oczywiście, jak to w tamtych czasach, niektóre umierają, niektóre przeżywają. Ile tych dzieci było? 10. Ale do utrzymania było stado około 20 osób, bo mieszkała teściowa, mieszkały ciotki, mieszkały mamki, guwernantki. Także on miał na utrzymaniu około 20 osób. Około 20 osób. Ja prześledziłem jego warszawskie adresy, bo to człowiek zawsze sprawdza. Tak samo jak Mozartowi też sprawdziłem, tak? Mozart w Wiedniu przez 10 lat mieszkania w Wiedniu miał 11 adresów. I to też świadczy o czymś, tak? Moniuszko też miał bodaj 6 adresów w Warszawie i też stale się przeprowadzał, czyli cały czas miał kłopoty. Cały czas się nie mieścił albo było za drogo. No, a my tu mamy mówić o operze, mamy mówić o twórcy. O, a dzisiaj, bo to jest właściwie jeszcze taki, no śmiech, dla mnie to jest śmieszne i puste, pociąg Moniuszki. Znaczy, to jest pociąg do Moniuszki, no być może pociąg do Moniuszki, tak? To tak jak jeden kolejarz mówił, tak? Że on z kolei kolejno studiował kolejnictwo, tak? I miał pociąg do kobiet, ale to jest pociąg Moniuszki. I teraz szybciutko do alfabetu, bo Państwu obiecałem alfabet. Mam alfabet, oczywiście tych liter jest tam trochę. A już Państwo wiedzą, A będzie Auber, czyli ten wielki twórca francuskiej opery Daniel François Esprit Auber. Kompozytor, który był natchnieniem absolutnym. B jak Berlin, to już też wiemy, tak, wiemy. Nie trzeba przypominać, Karl Friedrich von Rungenhagen, u niego studiuje przez 2 lata i Trzej Budrysi, to jest ta pierwsza z pieśni. Ale wtedy właśnie powiedzieliśmy, że był organistą, że był kompozytorem, że założył towarzystwo, drygował, animował. Był także wydawcą, to znaczy sam zredagował i sam przygotował owe słynne śpiewniki domowe. I tu chcę, jak tylko znajdę okulary, przeczytać Państwu, co Moniuszko napisał w pierwszym wstępie do pierwszego zeszytu przygotowanych przez siebie śpiewników. A zatem napisał te słowa. Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Wiersze,
Starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów, bo piękne poezje połączone z piękną muzyką zdolne są otworzyć sobie wstęp do ucha i serca najmniej muzycznego, a to, co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych wspomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie. Nie przestanie. W świetle takiego wstępu tłumaczenie Halki na włoski jest moim zdaniem obrazą dla Stanisława Moniuszki. Cieszę się, że Państwo się ze mną zgadzają. Dziękuję. D litera w alfabecie Moniuszki to już wspomniany wcześniej dom rodzinny. Ja tylko przypomnę, iż matka Moniuszki, wspomniana króciutko, na Dzień Matki więcej by należało powiedzieć, pochodziła ze wspaniałego rodu polskich Ormian, którzy w Słucku tkali słynne pasy słuckie. No bo w Słucku słuckie. Czyli tradycja kontuszowa, która pojawia się w Strasznym Dworze, ja twierdzę, że Straszny Dwór to jest po prostu autobiografia i wspomnienie absolutnie korzeni jego tradycji rodzinnych. A zatem wtedy na przełomie XVIII-XIX wieku, gdy już traciliśmy niepodległość i były te dwa fronty, jedni kontuszowi, a drudzy we fraczkach tych francuskich chodzili. Tylko we fraczkach, żadne pasy, żadne kontusze. To ta tradycja kontuszowa polska, sarmacka, tak, była niezwykle obecna i głęboko silna w rodzinie Moniuszków i także Mandżurskich, rodzinie matki, która w Słucku, jak mówię, mieli już od dwóch stuleci, bo to się zaczęło w XVII wieku. W XVII wieku zaczęli tkać Ormianie te słynne pasy słuckie dla naszych sarmatów. A zatem dom rodzinny to rzeczywiście gniazdo Moniuszki, w którym no, nie przez przypadek mówiono po polsku, nie przez przypadek. Także wiemy, do dziś żyją potomkowie Moniuszki, jest na świecie przeszło 60 osób z rodziny Moniuszków. Jak też Państwo być może wiedzą, jedna z nich jest, mieszka w Szczecinie, jest aktorką tutaj w Teatrze Współczesnym i jej matka, pani Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko, która w Warszawie mieszka, napisała nawet taki list do ambasadora Białorusi, gdyż właśnie w rocznicę moniuszkowską w Białorusini jeszcze raz próbowali udowadniać, że jest on właśnie twórcą kultury muzycznej białoruskiej, że jednak Stanisław Moniuszko wyrasta trochę z innych tradycji. Oczywiście to wspaniale, że inni się identyfikują. To tylko jest powód dla, moim zdaniem, też do dumy, że inni też chcą, czyli szanują, doceniają jego twórczość. Niemniej wiemy, że to twórczość polskiego kompozytora. W alfabecie Moniuszki jest oczywiście E litera. O, i tutaj będzie następne pytanie do quizu, bo E litera, oczywiście bym powiedział, że Elsner, ale jest jeszcze jedno bardzo ciekawe słowo na E w alfabecie Moniuszki. Proszę uważać. Powtórzę to dwa razy, więc może się uda. Eolo melodykon. Państwo nie mają prawa słyszeć tego słowa wcześniej. Powtórzę, eolo melodykon. Otóż to słowo nieznane to jest instrument muzyczny nieznany. Eolo melodykon to jest pierwotna wersja też już Państwu nieznanej fisharmonii, czyli organów domowych. Organów domowych. Niemieccy, bo chcę odnieść się do akordeonu, który powstał jako instrument szerzący wiarę chrześcijańską w Ameryce Południowej, tak? Bo to ma organy po prostu noszone na plecach. Ale my z kolei mieliśmy po prostu organy domowe. Organy domowe, bo Państwo wiedzą, że kalikować duże organy to trzeba przynajmniej dwóch ludzi. A w eolo melodykonie był miech, który można było kolanem albo łokciem, albo stopą dmuchać. Tak potem eolo melodykon przebudowano na fisharmonię. Fisharmonia miała więcej registrów, więc w fisharmonii już było tak prawie jak w organach. Eolo melodykon po prostu miał jeden rejestr i co ciekawe, na eolo melodykonie
grywał nie tylko Stanisław Moniuszko, ale do późnej starości wspomniany wcześniej Gioachino Rossini. Mówiąc krótko, Eolą Melodykon miał bardzo delikatne brzmienie, przypominające trochę głos ludzki. On wspaniale się stapiał ze śpiewem. Dzisiaj akompaniujemy śpiewakom fortepianem, instrumentem młoteczkowym. I tak naprawdę wiele tracimy z tego, czym były dawne klawesyny szarpane struny i eolomelodykony, które miały zadęcie tak jak w organach, czyli naturalna piszczałka słup powietrza. A zatem e litera u Stanisława Moniuszki to jest eolo. Dziękuję. Eolo melodykon. Tak jest. To gdzieś tam czasami można znaleźć, ale nawet muzycy nie wiedzą, co to jest. Drugi taki instrument, który też wyszedł z użycia, to będzie na O z kolei będzie. Ofikleida. Słyszeliście Państwo o ofikleidzie? A no, nie mieliście Państwo. No to jest okazja. Proszę Państwa, otóż w partyturze bajki, którą napisał jadąc do Petersburga, chciał i zresztą zrobił wielki sukces z koncertami w Petersburgu Stanisław Moniuszko i jest uwertura fantastyczna, 10 minut bajecznej muzyki, bajka i tam na podparcie basowej grupy instrumentów dętych blaszanych jest właśnie instrument, który się nazywa ofikleida. To jest po prostu rodzaj tuby, tak? Jeszcze u Vivaldiego 100 lat wcześniej była tuba maryna, czyli zupełnie instrument strunowy. Jedna struna, która na wielkim naciągu przypominała brzmienie trąbki, a chodziło o to, że dziewczęta nie były w stanie trąbić, nie miały tyle siły, więc wymyślono tuba marynę, czyli instrument, który brzmi jak trąbka, a pociera się smyczkiem. Natomiast ofikleida to jest naprawdę męska robota, bo to jest wielki kawał trąby. Ofikleida. Dziś nieużywany, mówię, bo dziś mamy już od czasu, kiedy armia amerykańska przyjechała podczas I wojny światowej do Europy, wszystkie orkiestry amerykańskie przywiozły ze sobą te słynne suzafony, te takie wielkie z takimi tymi. I od tego czasu nawet tuby w Europie przebudowano na amerykańską manierę. Natomiast wcześniej w Europie instrumenty wyglądały trochę inaczej, no i też się nazywały trochę inaczej. To jest przykład właśnie instrumentu basowego, blaszanego, który się nazywał nie tuba, tylko ofikleida. To może tyle o instrumentach z alfabetu Moniuszki, bo wiemy, że był przede wszystkim kompozytorem. Chociaż oczywiście nie zapominamy, że zarabiał w różny sposób, będąc także i akompaniatorem, i korepetytorem, nauczycielem zarówno gry na instrumentach, jak i śpiewu. Skoro śpiewu, no to musi być oczywiście, w śpiewniku powinien być przede wszystkim w eś litera, tak? Czyli w alfabecie Moniuszki chcę Państwa pozwolić wyjść z tej łacińskiej tradycji i będzie eś litera. I tutaj jest jedna ważna rzecz, którą właśnie wspomniana matka Elżbieta z domu Madżarska nauczyła małego Stanisława, gdy miał 4 lata. Gdy miał 4 lata, on znał na pamięć. Wówczas mówiono o tym, iż jest to rodzaj Ewangelii Narodowej. My dzisiaj za Ewangelię Narodową traktujemy poemat mickiewiczowski Pan Tadeusz. Ale co było wcześniej? Przecież musiało coś być. Zanim Mickiewicz napisał Pana Tadeusza, mieliśmy mianowicie Juliana Ursyna Niemcewicza, śpiewy historyczne. To jest właściwie książka, w której są opowiedziana właściwie historia Polski poprzez kompozycje te najdawniejsze do obecnych wówczas. I tam są dzieła, które też natchnęły Stanisława, wspomnianego już Kurpińskiego, Lessela, ale także i Marii Szymanowskiej. Tej Marii Szymanowskiej, która jako pierwsza pisała mazurki. Świat myśli, że Chopin wynalazł mazurki, tymczasem przecież wiemy, że to Maria Szymanowska jako pierwsza komponowała te dzieła. I kompozycje tych trzech nazwisk autorstwa znalazły się u Juliana Ursyna Niemcewicza w historycznych śpiewnikach, śpiew historyczny. I ta książka była w każdym ziemiańskim, szlacheckim domu na początku wieku XIX i jak zaznacza kronikarz rodzinny, jako 5-latek Stanisław grał już na pamięć wszystkie te utwory. A zatem S jak śpiew, bo śpiewał, ale także i
i grał. Ale z Eolo Melodykonu zapomnieliśmy o F-literze i w takim razie szybciutko F-litera. F-litera i może nawet może i fragment muzyczny się uda. F jak Flis. Flis, czyli druga opera, ale pierwsza komiczna opera Moniuszki. Jak wcześniej wspomniałem, Halka skończyła się wielkim, ogromnym sukcesem i tym, że mianowano Stanisława Moniuszkę na funkcję kompozytora i dyrygenta teatru w Warszawie. I natychmiast pisze Flisa, natychmiast zresztą jedzie do Paryża. Wtedy to się wszystko dzieje. I proszę sobie wyobrazić, że legenda mówi, iż uwertury do Flisa Stanisław Moniuszko napisał w 3 dni. To jest oczywiście nic, bo jak wiemy, Gioachino Rossini robił to w 1 wieczór. Niemniej zwykle do trzech mu to schodziło. Fragmencik tej uwerturki chciałbym, żeby Państwa tak nie zanudzić gadaniem. Absolutnie bajkowa muzyka, komedia przepiękna. Tam jest ciekawa rzecz, bo Flis, wiecie Państwo, to kiedyś w Krzyżówce z przekroju było, całe życie spędza na balach. Kto to jest? Flis, oczywiście, że Flis, ale kto to jest Flis? On się kocha w Zosi, ale Zosia jest obiecana komuś lepszemu. I kto jest ten lepszy? Fryzjer. Okazało się wtedy, fryzjer z Warszawy. Fryzjer wychodzi na scenę i śpiewa piękną arię, jestem fryzjerem, czyli kimś. No, wypisz, wymaluj cyrulik cywilski. To jest dokładnie to. I Flis ma problem. Flis ma problem. Oczywiście potem się okazuje, jak komedia pomyłek, że to są bracia, no więc brat bratu oddaje tą Zosię i wszystko się pięknie kończy, ale to, że właśnie Flis spędzał życie na balach, a fryzjer był od niego znacznie ważniejszy, to jest ciekawe dla tej całej historii. Fragmencik może posłuchajmy. Zaczyna się jak u Rossiniego, wiolonczela solo, jak wstęp do Wilhelma Tella. Sielski obrazek. Trzy wiolonczele, dywizji podzielone. Kto to zna? Ręka w górę. Kto to zna? Ręka w górę. Nikt nie podniósł. Nie macie Państwo prawa tego znać. Jest chyba jedno nagranie. Jest jedno nagranie. Pierwszej, najsłynniejszej opery komicznej Stanisława Moniuszki. Słodki klarnet to też jest ukłon do francuskiej kultury. Chalimont, czyli szałamaja, wędruje z Francji na wschód do Mozarta i potem do następnych twórców. Czyli trzeba dać pokazać ten instrument. Ani Czesi, ani Rosjanie nie popełnili tego błędu jak my. Oni naprawdę szanują swoich twórców. My nie szanujemy. Wspaniale się pracuje nad Moniuszką z orkiestrą w Polsce. Nie trzeba nic mówić. Nie trzeba nic mówić. Oni czują to. Nawet mówią potem, jak ja się cieszę, że gramy Moniuszkę. Bo to serducho tylko. Nie musisz nic tłumaczyć. Grają.
oczywiście to jest cisza przed burzą, nie? Bo oczywiście flis na tych balach, więc burza, Zosia się martwi, burza wali w te bale, ale oczywiście jemu się nic nie dzieje. Cała masa tańców tam jest oczywiście, to też wzorem Elsnera. Także są i krakowiaki, i oberki. Nie mógł napisać żadnej opery. W 3 dni potem pisze coś takiego. Absolutnym oczarowaniem dla... Bo to jest terra incognita. Moniuszko to jest terra incognita. Jak dyrygent bierze partyturę Moniuszki do ręki, to jest oszołomiony. Przecież to jest Rossini. Albert. To jest to samo. Smetana. Glinka. To jest ta sama bułka. Najwyższa bułka. Się Stanisław nie gniewa, że całego flisa nie posłuchamy. Komedia, piękna komedia, czyli potrafił pisać i rzewne, i wzruszające rzeczy, tak jak w Halce, tak? I właśnie, gdzieś tutaj jeszcze wrócę do alfabetu, gdzieś tam jeszcze chyba coś miałem przemycić po tej książce. A właśnie, tak, bo tutaj troszeczkę obśmiewałem ten pociąg Moniuszki. Państwo wiedzą, że teraz już nie ma dworca centralnego w Warszawie, tylko jest dworzec Moniuszki w Warszawie. Tak, tak, został przemianowany, więc jest dworzec Moniuszki. Więc jak teraz taksówkarzowi w Warszawie powiesz dworzec centralny, to nie wiem, gdzie cię zawiezie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Tak, pomnik Moniuszki wiemy, tak? W pomnikach jesteśmy mocni. Także pomnik jest, oczywiście. To jest pierwszy z tych śpiewników domowych, które miały trafić i wtedy trafiały rzeczywiście do każdego dworu, do każdego ziemiańskiej, każdej rodziny. Nie są one wznawiane. Nie wiedzieć dlaczego, nie są one wznawiane. A tutaj jest, tu jest przykład, moglibyśmy to zaśpiewać, bo państwo, jeśli tylko chodzili do kościoła, to na pewno potrafiliby zaśpiewać Ojcze z niebios, Boże Panie, Ty na ziemi ześlij nam Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemi ześlij nam. Kto to napisał? Stanisław Moniuszko. Tego nawet ksiądz proboszcz nie wie. Tego nawet kardynał nie wie. Sprawdzaliśmy. Kardynał nie wiedział. Pytali się kardynała Nycza w Warszawie. Nie wiedział. No skąd ma wiedzieć? No nikt mu nie powiedział. No nie możecie mieć do niego pretensji. Po prostu nikt mu nie powiedział. I to jest właśnie to. Pani wyliczyła, przeszło 200 pieśni. To jest tylko w śpiewniku domowym.
a tych religijnych, które zostawił w cecyliańskim chórze w Wilnie, i oper, i baletów, i śpiewogry, które nie ukończył, było znacznie więcej. Także to był niezwykle, niezwykle pracowity i odpowiedzialny. A w Gieli też ja twierdzę, że bardzo gospodarski człowiek. Tak jak jego stryj, bo jego ojciec miał braci, którzy również bardzo zasłużyli się dla kultury, ale agrarnej głównie. Tak? Oni fantastycznie prowadzili te majątki, ale jeden z jego stryjów poszedł na całość, czyli uwłaszczył wszystkich chłopów i rozdał swój majątek. Oczywiście był potem nacenzurowany nie tylko w rodzinie. Także uważam, że G w literze u Moniuszki to zdecydowanie jest gospodarstwo. H jak Halka, już było mowa. Aha, tańce góralskie Halki, tylko Państwu powiem, bo one są jedne z najsłynniejszych epizodów, tak? Bo tak jak w Paryżu, w każdej operze, wielkiej operze, prawdziwej, czyli takiej czteroaktowej, która trwa cały wieczór, że się przychodzi, pije aperitif, potem się je kolację i tak do 12 to schodzi, muszą być tańce. Także wzorem jeszcze Ludwika XIV w operze francuskiej były tańce, więc Moniuszko też napisał tańce góralskie. I oczywiście zainspirowany nie był nigdy w górach. Moniuszko najdalej był w Krakowie i widział krakowiaków i górali, widział. Ale nigdy nie był w górach i muzycznie oparto oczywiście na Stefanim, tak? Na tej śpiewogrze Stefaniego, krakowiacy i górale. Niemniej bardzo wszyscy chwalą, natomiast ostatnie badania etnograficzne dowodzą, iż, uwaga, Jątek był Hucułem. Jątek był Hucułem i wcale nie Podhalańczykiem. Także górale góralami, Huculi Huculami, Zakarpacie Zakarpaciem. To troszeczkę się miesza, ale Moniuszko chciał zrobić jedno. Znowu, może ja mam jakąś obsesję na punkcie Rossiniego, ale wspomniany Wilhelm Tell, wiecie, dzieje się w górach. No, w szwajcarskich, ale w górach. I górale są tam, wiecie, silni, mocni, zwarci, gotowi. Jak coś, to dadzą radę. I o to samo chodziło. Górale dadzą radę. Więc tak naprawdę tańce góralskie z Halki proszę nie traktować dosłownie, tylko jako ukłon dla tej tradycji, która, bo trzeba Państwu wiedzieć, że Rossini, dlaczego nie pisał więcej oper po Wilhelmu Tellu? Jego Wilhelm Tell był wielkim skandalem politycznym, bo to było policzek dla Habsburgów, policzek właściwie dla wszystkich jeszcze dość mocno trzymających się w XIX wieku dynastii panujących w Europie. A zatem to była też i troszeczkę rozmowa o polityce jest. I w alfabecie, bo tak jeszcze wiemy, że będziemy rozmawiali i będę za chwilę Państwa prosił o pytania. Sprawdzam, ile mam czasu, bo pytania to jest rzecz ważna w wykładzie, bo to ona daje też autorowi wykładu jakąś odpowiedź, czy rozbudził, czy przekazał, czy się pomylił. R jak Rossini to będziemy wiedzieli, K jak Kurpiński będziemy wiedzieli, M jak Mickiewicz będziemy wiedzieli, tak. Kogo tutaj jeszcze pominęliśmy? P jak Paryż, to wiadomo, tak, bo Paryż była mowa. I mówiłem o tym, że obiecali mu wystawienie Verbum Nobile, mówiłem. I mówiłem, że nie wystawili do dzisiaj, mówiłem. Także trzymać ich za słowo. Obiecali mu. No to obiecali. I słówko jeszcze może tylko pod koniec alfabetu o wujak Warszawa, bo pomnik piękny stoi, dworzec stoi, ale Warszawa go zabiła. Tak naprawdę Warszawa go zabiła z zawiści, z tego wiecie, bo nic tak nie cieszy, nie tylko w Warszawie, ale mamy to w sobie, tej żółci polskiej nam nie brakuje. Nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, tak? Jak tego sąsiada wdeptać w ziemię. I przepraszam, ale uważam, że Warszawa była dla niego z jednej strony tym celem samym w sobie, bo przecież Wilno było prowincją, ale Warszawa go zabiła. Miał tam tylko jednego przyjaciela, to właściwie przy celi też trzeba było, Chęcińskiego. Więc Jan Chęciński to był znakomity pisarz i przyjaciel przez tych ostatnich 10 lat życia Moniuszki. On zresztą go odprowadzał w wieczny odpoczynek i mówił słowo nad grobem. I trzeba Państwu przypomnieć, iż Jan Chęciński był twórcą libret trzech tych najważniejszych tytułów Moniuszki, czyli Verbum Nobile, Straszny Dwór i Paria. To są trzy ostatnie opery. O Strasznym nic nie mówiłem, no bo przecież wszyscy go widzieli, ale to jest oczywiste. Więc tym, czym Lorenzo da Ponte dla Mozarta, tym Chęciński był dla Stanisława Moniuszki. Tych postaci wokół Moniuszki było wiele,
Myślę, że wymieniłem te najważniejsze, które zadecydowały o tym, jak dzieło Stanisława Moniuszki wyglądało. Dzieło jest ogromne, dzieło jest nierozpoznane do dzisiaj, ale na usprawiedliwienie mamy to, iż muzykolodzy z całego świata do dzisiaj cały czas pracują nad spuścizną na przykład kompozytorów pomorskich, nad spuścizną kompozytorów islandzkich, to wiem, bo sprawdzałem sam. I to nie jest tak, że wszystko jest przebadane. Cały czas się odnajdują jakieś listy, jakieś dokumenty, jakieś też partytury, które zmieniają oblicze, tak? Zwłaszcza zawierucha tych wojen, które tu były. Dla nas II wojna światowa, tu wcześniej wojna 30-letnia. Część szukamy w Szwecji, część szukamy w Kazachstanie. I często muzykolog rzeczywiście jeździ po całym świecie. Ba, niedawno odkryto w Japonii. W Japonii odkryto rękopisy Jana Sebastiana Bacha. Także praca muzykologa dzisiaj to jest fascynująca praca, prawie jak Indiana Jonesa, tego słynnego archeologa z filmów hollywoodzkich. I myślę sobie, że ciągle jeszcze tej pracy muzykologicznej wokół Stanisława Moniuszki jest wiele. I pozwólcie Państwo, że skończę puentą. Puenta jest, to są słowa anonimowe, aż się dziwię, że anonimowe, które powiedziano nad głową, nad grobem Stanisława Moniuszki i to jest Z-litera w moim alfabecie. To znaczy zapomnienie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Cześć Tobie, mistrzu. Niech pieśń Twa płonie. Niech budzi serca powieczny czas. Któż dziś Twą lutnię pochwyci w dłonie? Kto Twoim laurem otoczy skronie i Twoją pieśnią stanie wśród nas? Ja bardzo dziękuję Państwu za... Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę. Aha, z mikrofonem. Proszę. Przepraszam bardzo. Nie chciałam stawiać pytań, bo tu już Pan tak nam pięknie powiedział. Chciałam serdecznie podziękować. Jest Pan prawdziwym rzecznikiem polskości i muzyki Moniuszki. Ale powiem prawdę. Nieprawda, że my nic nie pamiętamy, że my nie znamy. Moje pokolenie zna i wiem na pewno, że wszyscy znają Po nocnej rosie. Każdy z nas to umie śpiewać. Umiemy śpiewać te uprzączniczki. Oczywiście. To na pewno nie jest. Oczywiście. To znaczy, że nie jest tak źle. Oczywiście. Przepraszam za te nadużycie. Mówiłem o młodym pokoleniu, które zna zupełnie inne piosenki. Oczywiście mówimy sobie o tej świadomości wspólnej, która jest bardzo niewielka, bo kuma sobie siedziała, motek nici zwijała. Wszyscy zaśpiewają przecież, prawda? Tak, i kum dziwował się kumie, że nic chodzić nie umie na końcu w ostatnio. Jest pytanie, proszę. Ja chciałam panu zadać dwa pytania. To znaczy nie wspomniał pan o osobie, która wydaje mi się, że bardzo się w swoim czasie zasłużyła, jeśli chodzi o pamięć o operach Moniuszki, pani Marii Fołtyn, prawda? Która próbowała rozpropagować szczególnie Halkę w świecie operowym. Nie udało jej się to, ale przynajmniej była twórczynią konkursu wokalnego imienia Moniuszki, który no nadal trwa i jednak trochę ściąga śpiewaków z całego świata. Natomiast drugie pytanie to jest takie, pan jest dyrygentem, a ja jestem częstą słuchaczką muzyki, często siedzę po tej stronie. Czy pana jako odtwórcę muzyki nie irytuje no, niski poziom wiedzy muzycznej, który bardzo często polega na tym, że na przykład koncert brandenburski Bacha jest tyle razy oklaskiwany, ile jest przerw, a nawet piąta symfonia Beethovena jest 5 razy, a nawet słyszałam pory roku, 4 pory roku Vivaldiego, które były oklaskiwane 12 razy. Mnie to bardzo irytuje, czasami nawet spróbuję tak interweniować po cichutku, ale ta wiedza, jak jest zbudowany utwór, może tak drogą właśnie jak gdyby rozszerzenia jest Uniwersytet Humanistyczny 60+, jest Uniwersytet Ekonomiczny, może by warto było rozpropagować Uniwersytet Muzyczny dla
otwarty dla wszystkich, żeby nie był tylko dla seniorów, ale szczególnie dla młodzieży, bo ona ma. Dziękuję, wspaniałe pytanie. Już odpowiadam. Przyjechaliśmy z żoną tu 20 lat temu i miałem przyjemność, wtedy był rok bachowski, w 2000 roku rok bachowski i miałem wykład dla studentów wtedy filii Akademii Muzycznej Poznańskiej, dzisiaj już Akademia Sztuki, Wydział Muzyczny. Puściłem pierwszy koncert brandenburski i nikt go nie rozpoznał na najwyższej uczelni. Oni nie rozpoznali koncertu brandenburskiego. Nasza kultura muzyczna rzeczywiście jest uboga w tym sensie, że no, nie chcę powiedzieć, bo to długa rozmowa, dlaczego tak się stało. Wiemy, po 1945 roku zostały przerwane pewne nici, pewne związki. Nikt nie wie dzisiaj na przykład, dlaczego orkiestra filharmoniczna siedzi we frakach. Nikt nie wie po co i dlaczego. Prawda? Nikt tego nawet nie rozumie. A, bo w Wiedniu tak siedzą. No to pewnie tak dlatego. Powiem pani, że 10 lat temu powołaliśmy Fundację Akademia Muzyki Dawnej i organizujemy właśnie tego typu ile koncertów, tyle edukacji. Mamy projekt, który się nazywa Muzyczny Kurier. Jeździmy po całym województwie, od wsi do wsi i robiliśmy to i dla emerytów, i dla dzieci. Warsztaty muzyczne i dziennikarskie, a potem napisz, co przeżyłeś, co usłyszałeś. Robimy to i będę też Państwa zapraszał. We wrześniu będziemy mieli finał 10. jubileuszowej edycji festiwalu na Gotyckim Szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego, o tym była mowa. Jeździmy od Kołbacza w gminie Stare Czarnowo poprzez wszystkie interiory, zwiedzając, poznając często, bo kto był wokół jeziora Miedwie i zobaczył wszystkie te koszewka i tak dalej i zobaczył te kościoły, jak one są zbudowane, w niektórych prawie że kurniki są. I tam robimy koncerty, w tych wsiach z tymi dziećmi robimy spotkania i wiemy, że najważniejsza jest edukacja od samego początku. Od samego początku. Kiedy ja przeszło 30 lat temu szedłem na studia, pisałem właśnie o wychowaniu muzycznym w Polsce i w ciągu tych 30 lat nic się nie zmieniło. To znaczy nadal nie ma instrumentów, nadal nie ma nauczycieli. Po prostu nie traktujemy kultury muzycznej jako jednego z filarów naszego życia. A za czasów Moniuszki 200 lat temu tak było. Literatura, muzyka, tak, była na różni, po prostu budowało się świat duchowy człowieka na tych mocnych filarach, tak, nie mówiąc już o religii, tak, także dzisiaj trudno tylko z muzyką otworzyć oczy niedowiarkom i zbudować tę kulturę. Mamy to szczęście albo nieszczęście, moim zdaniem szczęście, iż też jesteśmy tutaj na granicy i w kulturze niemieckiej wyrastamy. Moniuszko w Berlinie studiował, nie on jeden, cała plejada polskich twórców, że mamy takiego solidnego sąsiada, jeśli chodzi o kulturę muzyczną. Tam na przykład nie ma szkoły podstawowej muzycznej w Niemczech, bo każdy nuty się nauczył czytać w domu. A u nas są szkoły muzyczne pierwszego stopnia, żeby dzieci nauczyły się czytać w domu, bo się nie nauczyły czytać w domu. Więc, ale tam tak samo, wiecie, jest tak, że idziesz do sklepu Aldi, taki sklep jest tani, prawda? I tam możesz kupić sobie puzon. Na przykład w tym tygodniu za 100 euro możesz kupić puzon. I wszyscy kupują, bo mają zajęcia z gry na puzonie. A w przyszłym tygodniu będą grali na trąbce. Tak się troszeczkę śmieję w uproszczeniu, ale nam zupełnie inaczej ta kultura muzyczna się jawi. My byśmy chcieli, przepraszam, siedzieć, posłuchać, ale właśnie aktywność od dzieciaka, no, jeśli tego nie wzbudzimy, jeśli tego nie wzniecimy, jeśli nie damy im narzędzi, nie damy instrumentów, nie damy dobrych nauczycieli, to nic nie będzie. To nie będzie, to się samo nie zrobi, ale to jest wielkie zadanie. Pani wspomniała panią Fołtyn, ona rzeczywiście z tym objechała cały świat z Halką. Tak, to było 30-40 lat temu. Cały świat zobaczył raz i więcej nie. Ja mam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą chcę przywołać przy tym pytaniu. Płyta wydana przez angielską EMI, słynna wytwórnia płytowa w Anglii. To jest Straszny Dwór, wydany oczywiście w oryginale po polsku, a został wydany w oryginale po polsku i wydany 15 lat temu, tylko dlatego, iż wdowa po Andrzeju Panufniku, Roxana Panufnik, zresztą angielska dama, bo z tytułem szlacheckim, namówiła kolegę, który był dyrektorem EMI, żeby wydać Moniuszkę. I
Ale myśmy tego nie zrobili. To Wdowa po polskim kompozytorze, tych postaci jest rzeczywiście za mało. Dlatego nie mówiłem o nich, bo jest ich za mało. Ale następne pytanie prosimy. Następne pytanie proszę ujawnić, bo myślę, że warto jeszcze troszeczkę Moniuszce poświęcić czasu. Czy ktoś chce coś jeszcze zapytać? Bo jeśli nie, to ja Państwa będę pytał. I Pani była może? I co Pani powie na ten temat? Tak. I ktoś, kto widział, bo dzisiaj się często chce rzucić światło, aby przybliżyć, tak? Więc na przykład ciekawe, fascynujące jest obejrzenie szkiców Leonarda da Vinci. Już nie obrazów, ale szkiców. I Halka Wileńska Stanisława Moniuszki to są szkice opery, którą wystawił w Warszawie 10 lat później. Więc jak ktoś pójdzie na Halkę Wileńską tak zwaną, czyli dwuaktową wersję, gdzie nie ma tenora, gdzie nie ma jodeł, które szumią, to będzie zdziwiony i nawet rozczarowany, bo dopiero i nie będzie tych tańców góralskich słynnych, to może czuć się rozczarowany, że no to ja się nie dziwię, że Maniuszko, że tę operę nie ten... że nie zna tego świat. Więc Halka Wileńska, pierwotna wersja pierwszej opery Stanisława Moniuszki, to są tylko szkice dwuaktowe. One dopiero urosną 10 lat później do wymiarów pełnoprawnej opery, która, jak mówię, miała zająć cały wieczór i zajmowała cały wieczór. Stąd też niektórzy... Jeszcze jedno pytanie. Prosimy. Jeszcze jedno informację. Skoro tak źle jest z naszą muzyką, my tutaj słuchamy Pana, bardzo nas to cieszy, ale może trzeba iść do góry, niech tam się coś dzieje, w szkolnictwie. No może jednak od tego trzeba zacząć. Nie wiem, kto to ma zrobić, ale myślę, że w Pana gestii jest to do zrobienia. Bardzo dziękuję za to hasło. Proszę Państwa, to jest wołanie na puszczy. Jerzy Waldorf to nazwał, to jest wołanie na puszczy, ponieważ w tej chwili żyje już drugie pokolenie głuchych. W latach 60., czyli moje pokolenie, z lat 60. to było pierwsze pokolenie głuchych. Oni spłodzili drugie pokolenie głuchych, więc dzisiaj w ministerstwie czy w instytucjach tych, tak myślimy sobie tamten, nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Ja Państwu opowiem Państwu, wiecie Państwo, jak jest wygodnie w prawą ręką w lewym uchu się podrapać. To jest mniej więcej to. Wymyślono na rok Moniuszki specjalne granty, konkurs, żeby najlepsze projekty zrealizować. Napisaliśmy, w województwie tu przyjechał Waldemar Dąbrowski, który jest koordynatorem roku Moniuszki, dyrektor zasłużony, wspaniały menadżer, znakomity Teatru Wielkiego w Warszawie. Ale nie on decydował. Dyrektor nie decydował. Decydował minister kultury i dziedzictwa narodowego, który o muzyce wie tyle, ile wie. Oczywiście nie dostałem żadnego grantu, nie, ale dyrektor czuł się w obowiązku, bo projekt mu się spodobał, Alfabet Moniuszki, zrób ten koncert, mówi dyrektor opery pan Jacek Jekiel. Paweł, zrób ten koncert, zrobiliśmy 5 maja, dzisiaj mamy 20. Do dzisiaj nie dostałem z Teatru Wielkiego umowy, choć wysłałem nawet fakturę. I już mnie opera się pyta, bo jedna opera nie może płacić drugiej operze. Nie może. No bo opera to jest opera, druga jest opera ten, no ale minister nie dał. No więc Waldemar Dąbrowski czuł się w obowiązku pomóc szczecińskiej operze i środowisku, które wysmażyło taki fajny projekt. No i wyobraźcie sobie, że tak mówiłem o tych korytarzach w Teatrze Wielkim. To nie mówiłem bez powodu, bo jak umowa już została przygotowana po miesiącu, to poszła do podpisu. Po tygodniu wróciła z podpisem. Szła do podpisu. Ona po prostu szła, ta umowa szła, więc wie pani, to jest trudne. To jest mitręga urzędnicza, a na samej górze oni mają ważniejsze rzeczy niż muzyka. Proszę panią, to będzie kwiatek do kożucha. Tą muzykę sobie przypomną, jak będzie 11 listopada. Wtedy sobie przypomną. I wtedy zadzwonią 10, robimy koncert. To jest zawsze, niestety, mamy przyszły rok, słówko jeszcze na ten temat, jak to się robi na świecie. W przyszłym roku będzie 250 lat od urodzin Beethovena. Od 10 lat w Niemczech trwają prace, od 10 lat.
Już mają wszystko nagrane, mają wszystko wydane, zrewidowane, przygotowane. W przyszłym roku na całym świecie Beethoven będzie po prostu aż błyszczał będzie. Błyszczał będzie. To trzeba przygotować, a nie tylko puścić nazwę. No co mogli zrobić? No nazwali pociąg i nazwali dworzec. No i co? I cieszcie się, no. Ale coś optymistycznego. Naprawdę, bo śpiewnik domowy i pieśni, za chwilę tutaj chór wystąpi i będą Państwo słuchali Moniuszki. Opowiem Państwu jedną anegdotę. Lwów, ale jeszcze przed rewolucją, rok 2004, 15 lat temu. Akurat tak się złożyło, mój wuj Wiesław Osuchowski był konsulem we Lwowie i występujemy z chórem Collegium Majorum. Oczywiście Moniuszko. W którymś momencie byłem tak podniecony tym, co się dzieje, że przestałem chórowi podawać dźwięk z kamertonu. Tylko podałem sobie dźwięk i zacząłem dyrygować. Chór śpiewał dalej. Bez podania dźwięków śpiewał Moniuszkę. Po prostu z serca śpiewał. I powiem Państwu, że oczywiście to nie działa tutaj, to działa właśnie tam. Po prostu mokre były twarze wszystkie. Jak się śpiewa Postój piękna gołąbeczko, czy jak się śpiewa Przylecieli sokołowie, tak? I czego ci zna? Żal i tylko ojczyzny żal. I także powiem Państwu, że śpiewanie muzyki Moniuszki robi kolosalne wrażenie, zwłaszcza w takich miejscach jak Lwów, Wilno, bo to sprawdzałem osobiście, ale także i Reykjavik na Islandii, gdzie jest, mówi się na ulicy po polsku i najwięcej ludzi w kościele katolickim to są Polacy i to są młodzi Polacy. Ja byłem najstarszy w kościele, jak śpiewaliśmy w Reykjaviku koncert. Tam są tylko 20-30-latkowie z dziećmi. Tam jest 20 tysięcy młodych Polaków, którzy na Islandii sobie układają życie. I jak oni usłyszeli, jak ja im zacząłem śpiewać Moniuszkę, to oni zgłupieli. Po prostu nie wiedzieli, co zrobić. Także trzeba ludziom to dawać i oni to czują. Zwłaszcza właśnie to jest to, jak szlachetne zdrowie, tak? Jak stracisz, to dopiero poczujesz, co to znaczy być zdrowym. I myślę, że z naszą muzyką musi stać się tak źle, żeby odbić się od tego dna i być może właśnie o Moniuszce będą uczyły się nasze wnuki w Anglii, na Islandii czy w Norwegii. I tam będą z tego dumne, bo to będzie ich dziedzictwo. To będzie ich język, to będzie ich kultura i to będzie to, czym się będą odróżniali od innych, którzy też są dumni ze swoich korzeni. Myślę, że w tej Europie, którą będziemy też i wybierali w niedzielę, to jest istota, że tworzymy ją wspólnie i każdy ma ten swój kapitał, ogromny kapitał w sercu, w głowie, w myśli, no i także i nawet i w tych pieśniach, myślę, że te pieśni Moniuszki są wieczne i chwała mu za to, że dla nas je zostawił. Jeszcze raz Państwu dziękuję za spotkanie. Do widzenia. Szanowni Państwo, proszę pozostać jeszcze chwilę na miejsca, bo chyba będę wyrazicielem nas wszystkich i te gromkie brawa są dowodem na to, że zechciał Pan w tę sobotę być z nami i tak pięknie powiedzieć o Moniuszce. Myślę też, że wracając do początku Pana wykładu, mówił Pan, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Trochę chyba odczarowaliśmy tę prawdę i nieprawdę, bo okazało się, i również Pan nam przypomniał niektóre ze słów, z pieśni śpiewanych w kościele i przy innych okazjach, że może nie do końca zawsze wszystko identyfikowaliśmy z Moniuszką, ale on jest w naszych sercach, w naszej pamięci, w naszym umyśle. To, że musimy jeszcze dużo, dużo zrobić, to następna prawda. Ale zacytuję tutaj również Pana słowa, kiedy przywoływał Pan Moniuszkę, który powiedział tak, że jego muzyka ma być wstępem do ucha i do serca. To, co się dzisiaj wydarzyło, na pewno takim doskonałym wstępem jest. Jeszcze raz w imieniu słuchaczy. Rzeczy techniczne leżą, to jest najważniejsze. Dla Pana Dyrektora Pawła Osuchowskiego w imieniu wszystkich słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora
za dzisiejszy wykład, za energię, za miłość do Moniuszki. Dziękuję i zapraszam już na kolejne wykłady. Dziękuję. Bardzo będzie mi miło. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę pozostawić. Pan Paweł na pewno słyszy te brawa. Proszę Państwa, ja przypominam, że zapraszam nas teraz wszystkich na krótką przerwę do godziny 12. Proszę pozostać z nami, dlatego że dopełnieniem tych słów pana dyrektora będzie koncert chóru Hejna pod dyrekcją pani profesor Bogny Tomasz-Niklas. Zapraszam na salę o godzinie 12.